warto by wszyscy wyciągnęli z tego wnioski i myślę, że to jest przyczynek do jakiegoś już nie tylko osobistego rachunku sumienia, ale do jakiegoś rozliczenia środowiskowego. Kto w Polsce wpadł na pomysł, żeby zamknąć drzwi przed spowiednikiem, który miałby podejść do łóżka umierającego? Co to za totalniacy zbrodniarze? No siedzi tutaj oczywiście odpowiedzialny za to Mateusz Jakub Morawiecki, tak jest, który ma na koncie więcej niż Jaruzelski z Czekiszczakiem, jeśli idzie o posyłanie na tamten świat Polaków, tak, ćwierć miliona ludzi, którzy nie pomarli na żadnego tam wrażego wirusa, tylko zwykłe, panie doktorze, pośle, ministrze, zwykłe niewydolności, zawały, niedrożności, poumierali, dlatego że zamknęliście szpitale, ale on za to odpowiada. To na jego wachcie. To on powinien stanąć przed sądem i Trybunałem Stanu. Tak, więcej szacunku dla ludzkiego życia. Panie pośle, szanuję wszystkich posłów i ich wypowiedzi, ale mam do pana uprzejmą prośbę. Tak jakoś spróbowaliśmy od nowej kadencji się nie obrażać. Spróbujmy. Mam do pana taką bardzo ciepłą prośbę. Zanim pan powie, niech pan złapie trochę refleksji do tego, co pan powie. To jest uprzejma prośba. Bardzo proszę. I vice versa, panie marszałku, i vice versa. Ja się po prostu dopominam o sądy i trybunały dla zbrodniarzy. I dziwi mnie to, że pan występuje tutaj. Panie pośle, po raz drugi, ale też proszę, marszałek prowadzi obrady, damy sobie radę. Mam do pana prośbę, bez względu na to, jakie mamy poglądy, co głosimy i co uważamy, bym proponował nie mówić do premiera polskiego rządu, że jest zbrodniarzem, bez względu na to, czy panu... A czemuż to? Proszę pana, bo o tym, czy ktoś jest zbrodniarzem, czy nie, decyduje sąd. W związku z tym naprawdę mam uprzejmą prośbę o dystans. Tylko o to. Proszę bardzo. Właśnie, panie marszałku, właśnie o sądy i trybunały się dopominam. Dopominam się o Trybunał Stanu i dopominam się o to, żeby porządni gliniarze i prokuratorzy zabrali się za doprowadzanie przed sądy ludzi odpowiedzialnych za śmierć, zniszczenie, ruinę. Wracając do problemów niższego personelu medycznego, z serdecznym podziękowaniem za ich troskę. Szanowni państwo, nasze bezpieczeństwo osobiste w rękach pań tutaj zasiadających, nasze bezpieczeństwo osobiste, które nie jest już gwarantowane w ubiegłym roku, 22, tak, takie zdarzenie w jednym z krajów zachodniej Europy, witryna wystawowa liberalnej demokracji, Belgia, bodajże zabieg, procedura eutanazji. Feller, coś się nie udało, coś nie poszło, niewłaściwa dawka została zastosowana i oto lekarz i dwie pielęgniarki dodusili pacjenta poduszką. To się dzieje dziś, naprawdę. To nie jest kino, to nie jest telewizja. I otóż to jest, szanowni państwo, tak, no kręćcie głowami i utyskujcie, tak, rzeczywiście to jest realna perspektywa, przed którą stoimy. Jeśli zabraknie w Polsce cywilizowanego personelu medycznego, jeśli będziemy sprowadzali tutaj nie wiadomo skąd, nie wiadomo kogo, kogo nie wiadomo kto, nie wiadomo czego nauczył albo nie nauczył. I otóż właśnie stojąc przed tą alternatywą, czy ofertą dla nas na starość albo w momencie kryzysu zdrowotnego i w młodszym wieku, czy ofertą dla nas będzie zastrzyk i ewentualne doduszenie poduszką, czy też troskliwa opieka, którą ciągle jeszcze mamy w polskich szpitalach, przychodniach, i na którą ciągle jeszcze Polacy mogą liczyć, póki komunikują się z pielęgniarzami i ratownikami tym samym językiem. Nie tylko językiem polskim, ale językiem tej samej cywilizacji łacińskiej,
którą niezależnie od tego, czy kto jej pryncypia uznaje i tradycję szanuje, ciągle jeszcze tutaj mamy w sercu, mamy ją we krwi, mamy ją w genotypie. Stojąc przed tą alternatywą, mamy jasny, prosty wybór. Szanujmy ten stan medyczny, szanujmy ten personel, nie skąpmy, nie żałujmy pieniędzy, bo alternatywą może być strzykawka i poduszka. Dziękuję bardzo, panie marszałku, a zbrodniarze przed sądy i trybunały. Dziękuję serdecznie. Czasami się cieszę, że czas upływa. Otóż pan poseł Adrian Witczak zaprosił uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Tomaszowa Mazowieckiego, których serdecznie witamy. Witamy was. Czterdzieści osób zgłosiło się, a jeszcze jest pan, przepraszam bardzo, pan poseł.